Dzień dobry, Krzysztof Chomicz, witam Państwa w pierwszym w tym tygodniu odcinku programu Kontrast Plus. Dzieci, najmłodsze dzieci wróciły już do szkół, a do naszego studia wrócił radny Prawa i Sprawiedliwości Robert Fischer. Dzień dobry, panie radny. Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie redaktorze. Panie radny, na początek zaczniemy od najgorętszego tematu, czyli zapisów na szczepionki przeciw COVID-19. Pan się już zapisał? Od soboty można to zrobić. Nie, jeszcze się nie zapisałem, ale planuję się to zapisać. Oby jak najszybciej, no bo kolejki będą długie. Tak. Powiem szczerze, no akurat ten tydzień też będę troszkę dużo pracy ze względu na to, na sesję, więc komisję będziemy mieli, ale postaram się trochę czasu wygospodarować gdzieś w międzyczasie i się jakoś podejrzewam, że wieczorem w nocy przez internet się zapiszę. Jasne, panie radny. Zapytam teraz pana na temat przedsiębiorców, obostrzeń, ponieważ w całej Polsce, a przede wszystkim na południu trwa akcja Otwieramy. Przedsiębiorcy chcą, aby dano im pracować, po prostu pozwolono im na otwarcie swoich biznesów. No a można powiedzieć, że skończyła się ich cierpliwość, a może po prostu możliwość przetrwania obostrzeń, które są na nich narzucone. Chciałem zapytać w kontekście takim, że Rada Miejska w Radomiu właśnie przegłosowała, zdecydowała się odłożyć w czasie spłatę rat za wynajem nieruchomości. I przedsiębiorcy będą mogli właśnie ta zapłata odroczyć do listopada. Chciałem zapytać, czy na chwilę obecną jest to wystarczająca pomoc, no i jedyna, jaką miasto może lokalnym właścicielom firm zaoferować? Prawdopodobnie na chwilę obecną jest to, nie wiem, czy wystarczająca, ale taka pomoc, którą możemy przedsiębiorcom jako miasto zaoferować. Oczywiście no z punktu widzenia przedsiębiorcy jest to niewystarczające, bo to jest tylko przeniesienie tych podatków, które mają zapłacić w późniejszym czasie. No, gdyby finanse miasta były w lepszej kondycji, można by było pozwalniać przedsiębiorców z opłat, czy im zmniejszyć. No. Natomiast stan finanse miasta są takie, jakie są, więc no ciężko powiedzieć. Myślę, że należałoby tutaj jeszcze jako rada przeprowadzić poważniejszą dyskusję. No generalnie to, co proponuje prezydent miasta, tutaj nie było żadnych wątpliwości. Oczywiście my wszyscy, jeżeli tylko będziemy mogli w jakikolwiek sposób pomagać przedsiębiorcom, to będziemy pomagać bez względu na opcje polityczne. Ale tak naprawdę to prezydent miasta trzyma wszystkie argumenty w ręku, wie dokładnie, jakie są finanse miasta i co można zrobić. My oczywiście możemy pewne rzeczy proponować, tylko my musimy wskazywać źródła finansowania i musimy powiedzieć, że na przykład chcemy pomóc przedsiębiorcom, to będzie kosztować przykładowo 10 milionów złotych. Skąd te 10 milionów musimy zabrać? Ale myślę, że jeżeli byłaby dobra wola ze strony prezydenta, usiadłby z radnymi do tak zwanego, nie wiem, okrągłego stołu i byśmy mogli coś porozmawiać, no jakieś problemy omówić i może znaleźć jakieś możliwości innej jeszcze pomocy dla przedsiębiorców. Czy jako radni orientują się Państwo, jaka to mogłaby być suma dla miasta, o ile mniej wpłynęłoby? No to jest w milionach, kilka milionów, no na pewno, jeżeli nie kilkanaście. Mhm. Czyli będą Państwo apelować o takie spotkanie z prezydentem, o wynegocjowanie kolejnych udogodnień dla lokalnych przedsiębiorców? Myślę, że tak. Panie radny, przejdźmy dalej, bo tutaj głośno niedawno zrobiło się w sprawie inwestycji Agencji Rozwoju Przemysłu w projekt Fabryka w Radomiu. Minister Wojciech Skurkiewicz mówił, że tutaj władze miasta skutecznie zniechęcają agencję do inwestowania w Radomiu. Pani prezydent Kalinowska z kolei odpowiada, że jeśli rzeczywiście agencja się wycofała, to byłoby duże zaskoczenie, patrząc na to, że na jesieni kolegium prezydenckie spotykało się z przedstawicielami agencji i tam pierwsze ustalenia padały. No ale abstrahując od tego, czyja to byłaby ewentualnie wina, gdyby agencja się wycofała z Radomia, chciałem zapytać, co miasto musiałoby zrobić, żeby niejako zrekompensować właśnie tę stratę, gdyby agencja miała się wycofać z tej inwestycji. Panie redaktorze, powiem, że pierwsze słyszę od pana, ale no jeżeli minister Skurkiewicz coś takiego mówi, no to chyba być może coś jest na rzeczy. Jak miasto mogłoby to ewentualnie ten budynek, jeżeli nie daj Boże by doszło do takiej sytuacji, bo no ja mam nadzieję, że jednak nie będzie to miało miejsca, to myślę, że
byłaby to dobre miejsce ewentualnie dla jakiejś siedziby związanej z sejmikiem mazowieckim i z nowym województwem, no, żeby jakieś tam biurowce ewentualnie zrobić, no, tam właśnie na rzecz sejmiku czy województwa nowego. Oczywiście tutaj jest jeden warunek, to województwo musiałoby się podzielić i te instytucje musiałyby być przeniesione do Radomia. No, tych instytucji wojewódzkich jest bardzo dużo i na pewno część trafi tych instytucji do Radomia. No, część trafi do Płocka, część do, nie wiem, Siedlec, Ostrołęki, ale na pewno duża część też trafi do Radomia. No, w tej chwili jest około chyba z 15 instytucji wojewódzkich w Radomiu. Jasne, tylko na pewno, o ile do tego podziału w ogóle dojdzie. Miejmy nadzieję, że dojdzie. Miejmy nadzieję. Czyli pan, panie radny, widziałby tam takie instytucje, urzędy, zamiast tych miejsc pracy, o których wspominała agencja, które zostałyby utworzone w takim nowoczesnym biurowcu. Znaczy, powiem szczerze, no tak na chwilę obecną, bo dopiero teraz się dowiedziałem o tej sytuacji z ARP i tak w pierwszej chwili, co mi przyszło, no oczywiście można by zrobić jakiś ewentualnie biurowiec, zlecić, nie wiem, jakiejś firmie wybudowanie inne i niech czerpie zyski z wynajmu, no jeżeli oczywiście na przykład samorządu mazowieckiego czy miasta, powiedzmy miasta nie stać, no ale samorząd mazowiecki, jeżeli nie byłby zainteresowany. Znalazłby się taki inwestor, myśli pan? Nie wiem, no musielibyśmy zobaczyć, no bo tak naprawdę wszystko weryfikuje rynek, no. Oczywiście, panie radny. Jeżeli nie spróbujemy, tak, to nie zobaczymy. No. Miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli próbować, ale zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijać. Cały czas czekamy na oficjalną odpowiedź Agencji Rozwoju Przemysłu na pismo, które wysłał prezydent Radomia. A to tak kiedy wysłał to pismo? Bo nawet nie... Pani prezydent Kalinowska poinformowała dzisiaj, że to pismo zostało wysłane, ale nie pamiętam. Aha, czyli to dzisiejsza sprawa. Panie radny, znaczy nie mówię, że to pismo zostało dzisiaj wysłane, ale dzisiaj była taka informacja. Nie, konkretnie nie pamiętam, przepraszam, kiedy zostało wysłane, ale będziemy się dowiadywać w tym zakresie. Panie radny, przejdźmy dalej do kolejnego głosowania, które miało miejsce na ostatniej sesji, a konkretnie do zaskarżenia uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej. Tutaj wstrzymał się pan od głosu w tej kwestii. Ja chciałem zapytać, dlaczego? Już powiem dlaczego. Znaczy, może całą genezę. Pierwszą uchwałę głosowaliśmy w listopadzie, jeżeli chodzi o zaciągnięcie tych obligacji. Ona została zaskarżona przez RIO. Drugą, i ta uchwała przeszła. Drugą uchwałę w międzyczasie prezydent przedstawił i już zagłosowaliśmy, czy tam Rada zagłosowała przeciwko tej uchwale i teraz głosowaliśmy zaskarżenie tej decyzji RIO do WSA. Czy problem jest złożony, ponieważ ja powiem tak, że prezydent mówił, ale nie przedstawił wyliczeń, że zaciągnięcie obligacji jest tańsze niż do tej pory spłacanie tych zobowiązań finansowych, które do tej pory spłacamy i które cały czas będziemy póki co spłacać. Problem polega na tym, że wydłuża się okres czasu, który mamy spłacać te obligacje i te obligacje są od pewnych wskaźników zależne. Tak naprawdę nie wiadomo, jak będą się te wskaźniki w latach przyszłych kształtować. Natomiast jednak jest jedno bardzo duże zagrożenie, o którym się czy nikt nie mówi, czy nikt nie wspomina, polegające na tym, że każde miasto, każda gmina może się zadłużać do jakichś tam określonych wskaźników. I prezydent chciał zrobić taki myk, jeżeli to można w ten sposób nazwać, że zaciągnięcie tych obligacji nie powodowałoby tego, że te, powiedzmy 51 milionów, bo o takiej kwocie rozmawiamy, nie wchodziłoby do zadłużenia, czyli nie wpływałoby na te wskaźniki zadłużenia. I to jest bardzo tak naprawdę niebezpieczna sytuacja, ponieważ może to skutkować tym, iż według wskaźników tak naprawdę jeszcze się, jesteśmy już na granicy i się możemy zadłużać, ale fizycznie nie możemy, ponieważ nie mamy tych pieniędzy, bo nam brakuje 51 milionów, ponieważ one są gdzieś w jakimś drugim koszyku schowane, przepraszam, a i tak je musimy spłacać. I to rodzi, no,
bardzo taką niejasną sytuację i niepewną i tu jest problem. Ja powiem tak, że za pierwszym razem, mimo zapewnień prezydenta, że przedstawi te wyliczenia, zagłosowałem za. Później oczywiście tych wyliczeń nie dostaliśmy, tylko słyszymy zapewnienia cały czas, że to jest tańsze. Tam, nie wiem, padała kwota 6 milionów. Ja z chęcią bym usiadł, nie wiem, z panem skarbnikiem, z panem prezydentem i te wyliczenia poznał, żebyśmy przedyskutowali fizycznie liczby na cyfrach, co jest tańsze. Mimo zapewnień pana prezydenta tych wyliczeń nie było. No ja powiem tak, no ja już w zapewnienia pana prezydenta, no ciężko wierzyć, bo wielokrotnie o wielu rzeczach mówił i nie dotrzymywał tego, co mówił. Budżet Radomia, no, wygląda jak wygląda, więc dodatkowo jeszcze wpychać 50 milionów w osobny jak gdyby worek, nie w normalne wskaźniki, tylko gdzieś obok, no rodziłoby to bardzo niebezpieczną sytuację. A co do samego zaskarżenia uchwały, no powiem tak, prezydent jak zwykle rzuca wszystko na radnych. Już jak gdyby rozpisali zapytania ofertowe co do firm. Przygotowane mają następne 30 tysięcy, żeby wydać na jakąś kancelarię prawną. I tak naprawdę wydamy 30 tysięcy złotych, gdzie moglibyśmy, przecież mamy swoich własnych prawników z Urzędu Miejskiego i mógłby to urząd prowadzić, ale nie, musimy to zewnętrznej kancelarii przekazać, bo taka jest decyzja pana prezydenta. Więc wydajemy następne pieniądze i tak naprawdę nie wiadomo, jaki będzie finał tej sprawy. Czyli jest to po prostu kolejne wyrzucanie pieniędzy w błoto przez prezydenta miasta Radomia. I chodzi panu o konkretnie przekazanie tej sprawy do zewnętrznej kancelarii. Tutaj... To jest między innymi, a dwa, to jest tak naprawdę nie wiadomo, jaki będzie finał tej sprawy, bo nawet jak gdyby wygranie sprawy, no nawet wygramy sprawę. No i co dalej? No, panie redaktorze, co dalej? Wygraliśmy sprawę z Regionalną Izbą Obrachunkową, no. Niech pan powie, panie radny, co dalej? Nic się nie dzieje. Żadnych skutków to nie... ani prawnych, ani finansowych dla miasta nie tego. W takim razie co będzie z tą uchwałą, która została zaskarżona przez... No nic, no jest podjęta uchwała o tym, że Rada Miejska nie wyraziła zgody na zaciągnięcie zobowiązania, jeżeli chodzi o obligacje na 51 milionów. Koniec, kropka. Nie zaciągamy obligacji, nie zaciągamy następnego zobowiązania finansowego na 51 milionów. W takim razie to spłata tego zadłużenia Portu Lotniczego Radom będzie rozłożona na dłuższy okres. Nie, teraz będzie na krótszy. Zostaje wszystko po staremu. To obligacje były na dłuższy okres czasu. Te raty, które spłacaliśmy, będą na krótszy okres czasu. Czy są, bo tam są chyba do 2028, a obligacje tam do 30 któregoś tam mieliśmy. Nie pamiętam w tej chwili, no tutaj... Mam gdzieś to zapisane, ale no. Czyli... Ale obligacje są w dłuższym okresie czasu. No. Rozumiem. Czyli pana zdaniem to będzie lepsze rozwiązanie po prostu dla finansów miasta. Znaczy, będzie na pewno bardziej przejrzyste, ponieważ, tak jak już mówiłem, skutkowało to tym, jeśli byśmy się zgodzili, że musielibyśmy spłacać dodatkowe 51 milionów, a według wskaźników i tego nie moglibyśmy tego robić. Czy nie powinniśmy tego robić? No. Po prostu jak gdyby, to jest tak, że bierze pan kredyt i wie pan, że ma pan spłacić kredyt, nie wiem, 100 tysięcy złotych i 10 tysięcy czy tam 1000 złotych miesięcznie. A tu nagle pan jeszcze się okazuje, że musi pan jeszcze dodatkowy 1000 miesięcznie spłacać. Skąd pan weźmie, prawda? Po prostu nas na to nie stać. No, niestety nas nie stać, to prawda. To niestety budżet miasta jest taki, że nas nie stać, tak. To jest, jakby to określić, z jednej strony jest niedoszacowany, z drugiej jest, znaczy jeżeli chodzi przede wszystkim o wydatki bieżące, te, które są na funkcjonowanie miasta. Z jednej strony dochody są przeszacowane, a wydatki są też za duże. I w połowie roku, zresztą, nie wiem,
proszę patrzeć na zmiany budżetowe, jak to się będzie wszystko kształtować, jak będziemy przesuwać środki i zmieniać budżet i szczególnie pod koniec tego roku, jak będziemy zobowiązania finansowe spłacać. No. Jasne, panie radny, będziemy tę całą sytuację na pewno na bieżąco śledzić i uważnie się jej przyglądać. A teraz przejdźmy już do następnego tematu. Chciałem ponowić pytanie o zagospodarowanie tak zwanej strefy przylotniskowej oraz korytarza pomiędzy lotniskiem a centrum miasta. Pozostało coraz mniej czasu, no a do zrobienia całkiem sporo. Co w tej sprawie robi Komisja Rozwoju Miasta? Znaczy Komisja Rozwoju Miasta generalnie zajmuje się gdyby właśnie planami zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia. W tej chwili przystąpiliśmy jako miasto do sporządzania tego planu zagospodarowania, jeżeli chodzi o tą strefę przylotniskową i Miejska Pracownia Urbanistyczna będzie ten plan tworzyć. Będą się starać jak najszybciej to zrobić, żeby jak gdyby w czasie, kiedy się skończy budowa lotniska, żeby ten plan był gotowy, żeby otworzyć tą strefę dla inwestorów. Oczywiście to uważam, że i tak jest jakieś już samo przystąpienie, to jest z rok za późno do tego, że robimy ten plan, ale lepiej późno niż wcale. No i na pewno komisja będzie jak gdyby współpracowała z Miejską Pracownią Urbanistyczną, która ten plan opracowuje, żeby no, otworzyć go dla biznesu. No, rzeczywiście pewnych rzeczy się już nie da zrobić, ponieważ też tam już powstało, czy dużo powstało zabudowy mieszkaniowej. Ale no, też będą różnego rodzaju inne problemy, na przykład problem z ogródkami działkowymi, które tam są przy ulicy Wojska Polskiego. No, dobrze by było, żeby te ogródki działkowe, nie wiem, przenieść, no nie chciałbym użyć słowa zlikwidował, ale coś z nimi zrobić, żeby tam otworzyć miejsce na biznes. No, czy to się uda, no bo to jednak z ogródkami działkowymi to no, sprawa wygląda w ten sposób, że trzeba im albo, nie wiem, zapłacić, jeżeli się zgodzą, albo gdzieś jakieś nowe ogródki działkowe zrobić. No tam słyszałem, że jest propozycja gdzieś na Nowej Woli Gołębiowskiej, albo na Nowej Woli Gołębiowskiej, ale albo na Starej Woli Gołębiowskiej. Myślę, że niedługo Komisja Rozwoju się tym będzie zajmować, jak już będzie mniej więcej gotowa plan czy dokumentacja, gdzie można te ogródki działkowe przenieść. Tam nie wiem, jak tam z własnością ziemi, czy już wykupione są działki, czy są działki miejskie. Ale myślę, że już niedługo to wypłynie i będziemy się tym zajmować. No i oczywiście pytanie, czy się ten Polski Związek Działkowców zgodzi przenieść też tam, no, bo to tak nie wiem, czy siłą ich można przenieść. No chyba nie. No. No jasne, panie radny, tak jak to z działkami po prostu bywa. A ja chciałem zapytać, czy jako Komisja Rozwoju Miasta ma wiedzę na temat wykorzystania planów, które w Urzędzie Miejskim były już podczas, kiedy lotnisko Radom Statków działało. Czyli te plany zagospodarowania właśnie tej przestrzeni są wykorzystywane do nowej koncepcji, czy ta koncepcja jest niejako pisana od nowa? Znaczy nie zupełnie, znaczy ani nie, częściowo są wykorzystane, bo generalnie strefa jadąc ulicą Żeromskiego wiadukt i później Lubelską do lotniska, czyli ta strona na lewo, czyli północna, to tam są tereny przemysłowe generalnie, tam się firmy mieszczą. No, gorzej jest tą stroną południową, po prawej, gdzie jest już dużo zabudowy mieszkaniowej, chociaż niekoniecznie jak gdyby w pierwszej linii zabudowy, w tej pierwszej linii są raczej firmy tego, aczkolwiek też się stoją domy. Natomiast no, generalnie, jeżeli nie było planów, no to jeżeli ktoś chciał postawić tam dom, no to nie za bardzo była możliwość mu nie wydać zgody. No i się ludzie
stawiali domy i to normalne. Bardziej chodzi o to, żeby wykorzystać tą stronę północną pod inwestycje i ewentualnie przy trasie Wojska Polskiego. No. Panie radny, zapytam jeszcze o Mieszkanie Plus w Radomiu i ewentualne poszerzenie tego, o czym było głośno przy okazji głosowania nad Mieszkaniem Plus, czyli zasobu mieszkaniowego gminy. Czy jest możliwość, żeby to poszerzenie nastąpiło, żeby zwiększyć zasób mieszkaniowy gminy? Teoretycznie jest taka możliwość. No musiałby prezydent budować lokale komunalne, czy to mieszkalne, czy socjalne, lub jeżeli nawet nie budować, przepraszam bardzo, to w jakiś inny sposób pozyskiwać takie lokale. Do tego, żeby powiększyć zasób mieszkaniowy gminy, prezydent ma odpowiednie instytucje. Ma między innymi Miejski Zarząd Lokalami, ma między innymi spółkę miejską. Ja nawet, przepraszam bardzo, zadałem interpelację w takiej sprawie, że z doniesień medialnych dowiedziałem się, że spółka administrator będzie budowała dwie nowe inwestycje na ulicy Sępowowskiej i na Borkach przy Zalewie. Ja zadałem pytanie, czy będą to budynki, które będą budowane w ramach tak zwanych TBS-ów, czyli po prostu na wynajem, czy jako deweloperka i sprzedaż. No, czekam na odpowiedź. No, jeżeli chodzi o mieszkaniowy zasób gminy, no, problem polega na tym, że to całkowicie leży. Prezydent się w ogóle tym od początku swojej kadencji, przepraszam, nie zajmuje i tak naprawdę za jego kadencji nie powstały żadne nowe mieszkania komunalne, czy to mieszkalne, czy też socjalne. I tak naprawdę nie widać perspektyw, nie ma jakiejś polityki miasta w tym zakresie. Przynajmniej my jako radni nic na ten temat nie wiemy i mimo przynajmniej moich paru interpelacji, zapytań i dociekam, no zero. Po prostu prezydent się tym nie zajmuje. W takim razie, panie radny, czekamy razem z panem prezydent chciał odpowiedź na tę interpelację. Tak, proszę śledzić na stronie BIP-u. Natomiast prezydent chciał zrobić inny myk. Chciał zrobić taki myk, że ludziom, którzy już mają mieszkanie i którzy mieszkają w zasobie mieszkalnym, swoją uchwałą chciał zaproponować, żeby przeszli w ten zasób, który buduje państwo, mieszkanie plus i tyle, i przez to zwolnić mieszkania. No tylko problem polega na tym, że no takie mieszkania mieszkalne czy komunalne, zarówno w Miejskim Zarządzie Lokalami, jak i w TBS-ie, w administratorze, jest długa kolejka tych ludzi i ich by się całkowicie wykluczyło. Ja już nie wspomnę, że jak, nie wiem, pan redaktor, czy państwo chcecie sobie porównać uchwały jedną, tą przygotowaną przez prezydenta i tą przygotowaną przez radnych, to zobaczycie, na czym polegają różnice, że tam generalnie wszystkich jak gdyby się dyskwalifikowało, bo 10 punktów w stosunku do, nie wiem, jednego, dwa innych, to wiadomo by było, kto dostanie te mieszkania. A tą uchwałą, którą my wprowadziliśmy, dajemy jak gdyby szersze możliwości o starania się o to mieszkanie. Oczywiście wiadomo, że głównym kryterium będzie i tak dochód i finalnie i tak ta spółka, nawet jak już przez miasto przejdzie ta cała procedura i zostanie ta lista osób wstępnie, które mają dostać te mieszkania, to będzie wstępna, to i tak później spółka ich wszystkich zweryfikuje pod względem dochodowym. Natomiast no, jeszcze tak wracając do zasobu mieszkaniowego, no problem będzie taki, że do tej pory prezydent tego nie robił, a sytuacja ekonomiczna miasta no, wskazuje na to, że nie będzie tych pieniędzy, więc nie ma co liczyć, no przynajmniej ja nie liczę, że w przyszłości prezydent zajmie się tym, żeby zwiększać ten zasób. Zresztą, nie wiem, pół roku temu, czy rok temu, jak byłem u państwa w studium, też o tym mówiłem i
nic się nie zmieniło. No, prezydent pozostaje głuchy na apele radnych, na apele mieszkańców i tyle. Panie radny, przejdźmy już na koniec naszej rozmowy do pytań od naszych widzów. Zacznijmy od pana Michała, który pyta, dlaczego radni nie zajęli się sprawą koncesji na sprzedaż alkoholu, którą to lokale muszą opłacać także wtedy, kiedy nie mogą prowadzić działalności. Przypomnę tutaj, że na spłatę części pieniędzy przedsiębiorcom zostały niecałe 2 tygodnie, bo do końca stycznia należy część tej koncesji zapłacić. Powiem tak, no, radni do tej pory zajmowali się budżetem, bo dopiero uchwaliliśmy budżet. Jeżeli chodzi o koncesję na sprzedaż alkoholu, jest to w gestii Komisji Zdrowia. No, akurat ja w tej komisji nie jestem, ale dziękuję za pytanie i ewentualnie przekażę radnym, żeby się tym zajęli i tyle, no bo... Tylko tyle mogę na ten temat odpowiedzieć. Nie wiem dlaczego. No, mówię, do tej pory zajmowaliśmy się budżetem. Tym się powinna Komisja Zdrowia zająć. No. W takim razie czekamy na konkrety w tej sprawie. Dalej pani Paulina pyta o stan radomskich chodników. Twierdzi, że jest od wielu lat zatrważający. No i pyta, które chodniki zostaną w tym roku wyremontowane. To prawda, z chodnikami jest też problem, jak i zresztą z ulicami, bo dużo ulic jest też w stanie, powiedzmy, nie najlepszym, które chodniki, no nie wiadomo, tak naprawdę to prezydent decyduje, które chodniki. My od wielu lat próbujemy się doprosić o takie właśnie informacje, bo tak naprawdę my radni przekazujemy na pieniądze, na remont ulic, na remont chodników, natomiast później te pieniądze wykorzystuje prezydent i nimi dysponuje. I na próby żeby się dowiedzieć, który chodnik czy która ulica zostanie wyremontowana, no często nie ma odpowiedzi. Proszę prześledzić interpretacje radnych. Tak naprawdę, nie wiem, na chwilę obecną ciężko mi jest powiedzieć, które to chodniki i w jakiej kolejności zostaną wyremontowane. I tyle. No chyba, żeby po prostu zrobić tak, że zebrać cały wykaz chodników w Radomiu, tam chyba 1,5 miliona jest na te chodniki, jeżeli dobrze pamiętam, w budżecie, i podjąć uchwałę, żeby konkretnie jeden, drugi czy trzeci, że tak powiem, robić. No ale to też musimy dostać informacje z miasta, bo to przecież na miasta wpływa zapytania, informacje tego, które chodniki należy remontować. My wiemy generalnie w danych okręgach, na przykład ja mogę powiedzieć w swoim okręgu, które ulice czy chodniki wymagają remontu. Tylko co z tego, jak my to staramy się wprowadzać do budżetu. Nawet w tamtym roku czy 2 lata temu zostały różnego rodzaju inwestycje przez radnych wprowadzone do budżetu, a prezydent i takich nie zrealizował. Panie radny, już na sam koniec pytanie od pani Martyny, na którego części już odpowiedzieliśmy, ale zapytam. Kilka lat temu ARP zapowiadała remont hali nr 9 na Radomskim Gołębiowie, budowę nowoczesnego biurowca i setki miejsc pracy. Na jakim etapie jest ta inwestycja? Czy państwo jako radni pilnujecie, dopytujecie ARP o stan zaawansowania radomskich projektów mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy? No i tutaj na temat biurowca już mówiliśmy, ale jeśli chodzi o tą halę nr 9 na Radomskim Gołębiowie, czy wie pan, jak wygląda ta sprawa? No powiem szczerze, że nie wiem tego, jak wygląda sprawa tej hali, ale jeżeli mógłby mi pan redaktor powiedzieć, znaczy tam dokładniej, to ja po programie się zorientuję i postaram się na następne, nie wiem, spotkanie, czy ewentualnie jak kogoś innego z radnych pan zaprosi, przekazać informację, żeby powiedział. Oczywiście, panie radny, w takim razie na pytanie pani Martyny jeszcze odpowiemy. A ja panu bardzo już dziękuję za tę rozmowę. Moim i państwa gościem był dzisiaj radny Rady Miejskiej w Radomiu, Robert Fischer. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję bardzo państwu za uwagę i zapraszam na jutrzejszy Kontrast Plus.